Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Ja nazywam się Piotr Wilski, jestem pracownikiem Politechniki Warszawskiej. Jestem profesorem informatyki tam w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem ani nie pomyliłem. No i zajmuję się sztuczną inteligencją głównie. Stąd będzie... Właśnie zostałem poproszony, żeby trochę opowiedzieć o sztucznej inteligencji. Ponieważ ja tu byłem w zeszłym roku i opowiadałem trochę o innych rzeczach, takich bardziej filozoficznych, to dzisiaj chciałem troszeczkę powiedzieć od strony technicznej może. Oczywiście bez zbędnych szczegółów, żeby nikogo nie wystraszyć, natomiast... zobaczę, czy się przełącza. Chyba nie chcę, nie wiem czemu. A może zaraz coś się... Niby się wszystko pali, a... O, teraz dobrze. Jest. Tak. Także tak sobie pozwoliłem zatytułować tą krótką prezentację. Postaram się nie zająć za dużo czasu. Natomiast ponieważ poprzednio żeśmy rozmawiali trochę tam o myślących maszynach, i o tym, jakie to ma aspekty i potencjalne możliwości nam daje, ale ich nie ma i kto wie, kiedy będą, na ten temat zdania są podzielone, to może dzisiaj więcej o tym, co jest tak naprawdę, jak do tego doszliśmy i co z tym można zrobić. Także trochę opowiem właśnie o tym, co my rozumiemy przez sztuczną inteligencję, jeżeli chodzi o pomoc w naszych codziennych czynnościach, to znaczy każdego użytkownika, czyli każdego z Państwa, ale także w zadaniach trochę bardziej takich specjalizowanych, na przykład, nie wiem, w fabryce, czy w wszelkich procesach automatyzacji, czyli tam, gdzie właśnie automatyka, robotyka na przykład ma duże znaczenie. Ze dwa zdania powiem na temat komputerów, dlatego że na komputery, znaczy bez komputerów to nie byłoby możliwe tak naprawdę. Stąd, znaczy w ogóle uważa się, że znaczy ostatni rozwój sztucznej inteligencji, czyli te ostatnie powiedzmy 15 do 20 lat był możliwy tylko dlatego, że opracowano pewne nowe urządzenia, których wcześniej nie było. A teraz są i no, można z nimi robić różne fajne rzeczy. No kilka zastosowań takich wybrałem, troszeczkę pod siebie, ale no mam nadzieję, że to będzie też w jakiś sposób interesujące. Więc tak, ze sztuczną inteligencją mamy tak naprawdę do czynienia od lat 50. XX wieku. Co prawda pewne koncepcje były już wcześniej, rozważano roboty jako maszyny, które miały człowiekowi pomagać, a nawet miały być dość w istotnym stopniu autonomiczne. To dzisiaj jest uważane za klasykę science fiction, ale właśnie w latach 50., zaraz po zakończeniu II wojny światowej, na serio zaczęto rozpatrywać możliwości projektowania nawet niekoniecznie maszyn, tylko programów, dlatego że właśnie koniec lat 40. to jest początek rozwoju komputerów tak naprawdę i okazało się, że mając taką maszynę liczącą, właściwie można dać jej dowolny program do wykonania. Bo był taki komputer, który się nazywał ENIAC w 1946 roku i on jest uważany za pierwszy komputer ogólnego przeznaczenia. To nie był komputer w ogóle pierwszy, ale pierwszy ogólnego przeznaczenia w tym sensie, że właściwie wszystko dałoby się na nim uruchomić. Znaczy, pewnie Duma by się nie dało uruchomić, a o Dumie wspominam, dlatego że Duma... Ludzie starają się na wszystkim uruchomić. Wystarczy sobie na YouTubie popatrzeć, na czym on tam chodzi. W każdym razie no, okazało się, mamy komputery, zróbmy z nimi coś. No i zaczęto na poważnie rozpatrywać różne aspekty sztucznej inteligencji, czyli tak jak my ją rozumiemy, na przykład, no, co to znaczy, że jestem inteligentny, pewnie zachowuje się w sposób rozsądny, racjonalny, wnioskuje i tak dalej, i tak dalej. I tak powstało coś, co nazywa się systemami regułowymi, systemami ekspertowymi. Tam ja o tym zdanie powiem, ale ogólnie rzecz biorąc, okazało się, że te metody, które w
wtedy wymyślano, to one są dosyć ograniczone. Natomiast tym, co do dzisiaj przetrwało w takiej no, bardzo mocno rozwijanej formie, są sztuczne sieci neuronowe w bardzo wielu odmianach. Do tego stopnia, że osoby, które no, powiedzmy nie siedzą w temacie, jak powie się sztuczna inteligencja, to one właśnie mają na myśli sztuczne sieci neuronowe. Bo są bardzo, bardzo popularne. Z tego względu na przykład ja nie bardzo lubię się nimi zajmować, bo skoro wszyscy się nimi zajmują, to po co ja jeszcze tam? No ale coś tam trzeba o tym wiedzieć. W każdym razie no, tutaj jest kilka takich powiedzmy osiągnięć istotnych, na przykład neuron McCulloch-Pitts stosowany w takich sieciach nazywanych perceptronami, które okazały się bardzo użyteczne w latach 80., a nawet 90. No tutaj jest też mowa o stochastycznej sieci neuronowej, to już w ogóle taka zaawansowana rzecz dzisiaj. Na bazie takich sieci też się stosuje duże układy. I wtedy już były pewne propozycje. Tylko że właśnie nie dało się wtedy wszystkiego zamodelować, wszystkiego zaimplementować. Po pierwsze, dlatego że nie było sprzętu. Po drugie, brakowało algorytmów. Nie wiadomo było na przykład, jak taką sieć nauczyć. Ale do tego udało się dojść. Tu jest taki obrazek, który ja często pokazuję na wykładzie ze sztucznej inteligencji. Kilka haseł, z czym to się może kojarzyć. Jest tu kilka takich haseł, takich dziedzin, w których specjalizują się całe rzesze naukowców, ale i praktyków. No tutaj, tak jak powiedziałem, sztuczne sieci neuronowe są bardzo, bardzo popularne, no ale oprócz tego jest kilka jeszcze innych dość interesujących takich zagadnień, które można, nawet trzeba eksplorować, żeby no, po pierwsze dowiedzieć się więcej, po drugie być może połączyć je w jakiś sposób tak, żeby uzyskać nowy efekt i kolejny krok na drodze postępu, prawda, który gdzieś tam się może zakończy, a może nigdy, być może zawsze będziemy po prostu rozwijać kolejne elementy sztucznej inteligencji. No ogólnie rzecz biorąc, my dzisiaj przez sztuczną inteligencję to tak naprawdę rozumiemy algorytmy, które potrafią dostosowywać się do danych. Znaczy algorytm to jest przepis, tak, na coś. Zrób to i to i to w takiej kolejności, wtedy dostajesz określony efekt. Natomiast my byśmy powiedzieli, że to ma być taki algorytm, który no nie do końca wiadomo, jak on się zachowa, bo to będzie zależało od danych. Tu jest sporo takich cech, których my oczekujemy od tej sztucznej inteligencji, to znaczy autonomia, to znaczy to ma działać samo. Czyli powinno być tak, że ja to włączę i to sobie działa. Ja się do tego nie dotykam w ogóle, a to dalej działa. Zdolność do eksploracji wiedzy. Tu w ogóle, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to bardzo ważnym pojęciem dla nas ma wiedza. Co to jest wiedza? To nie jest wcale takie trywialne pytanie, bo wiedza, jeżeli chcielibyśmy ją zapisać formalnie, matematycznie, to może mieć bardzo różne postaci. Na przykład może mieć postać drzewa decyzyjnego. To nie będę pokazywał takiego drzewa, ale łatwo sobie wyobrazić, że wygląda to pewnie jak drzewo. Akurat tak jak do góry nogami trochę, ale to wszystko jedno. I teraz jaki jest związek między danymi i wiedzą? Cała zabawa polega na tym, że mamy dane, które, nie wiem, zebraliśmy, zaobserwowaliśmy, zapisaliśmy, no mamy je. I teraz chcemy przeanalizować te dane i z nich coś wyciągnąć w takiej bardziej syntetycznej postaci, co pozwoli nam sensownie zachować się w innych analogicznych sytuacjach. Czyli mówimy o zdolności do generalizacji. Czyli na przykład ja nauczę, nie wiem, mojego robota chodzić po pomieszczeniu i wychodzić z niego, a potem postawię go w innym pomieszczeniu i on nauczy się to, powiedzmy, topografii tego pomieszczenia i też będzie umiał z niego wyjść. Prawda? Więc to jest ta wiedza, której ja bym chciał, żeby ten mój robot wyciągnął z tych danych.
No i to się nazywa ogólnie rzecz biorąc eksploracja wiedzy, tak? Czyli wyciągam takie bardziej najistotniejsze rzeczy z tych danych. Danych przeważnie jest dosyć dużo, no a ta wiedza może być taka bardzo mała. To może być, właśnie nie wiem, takie drzewo decyzyjne może być bardzo małe, bardzo takie skompresowane i to już wystarczy. Tak, generalizacja wiedzy to już powiedzieliśmy, odporność na błędy, to jest ciekawa rzecz, no bo dajmy na to, no nie wiem, mamy taki komputer, który tutaj sobie stoi, no i przypuśćmy, że tam jest procesor w środku, tak, prawda, i on ma ileś tam, nie wiem, miliardów, czy tam już nawet bilionów tranzystorów, no i przypuśmy, że spali nam się jeden tranzystor w środku, no, no się uszkodził i co teraz? No ten procesor generalnie to sobie możemy wyrzucić do śmietnika, prawda? Tymczasem fajnie by było, jakbyśmy mieli maszynę czy system, który nawet jak coś się uszkodzi, to on dalej działa. I mamy taki system. Jest tutaj. To się nazywa mózg. Średnio człowiek ma 100 miliardów komórek nerwowych w mózgu. Znaczy średnio, nie? To indywidualnie zależy. Ile kto pije, tak, ale generalnie 100 miliardów. I te neurony, one od czasu do czasu sobie umierają. I my tego nie zauważamy. Znaczy właśnie w tej chwili być może komuś umarł neuron. A mimo to nic się nie wydarzyło. Karetka chyba nie musi przyjeżdżać. I to jest właśnie fajna rzecz. Pomimo tego, że są jakieś straty, to nadal wiedza jest przechowana, nadal system działa. No i właśnie sieci neuronowe mają takie właściwości. No i praca w czasie rzeczywistym. Oczywiście chodzi o to, że jak zobaczę niebezpieczeństwo, muszę natychmiast zareagować, żeby go uniknąć na przykład, prawda? Przykład, samochód autonomiczny. Jedzie sobie, widzi przeszkodę, hamuje i kierowca żyje. No tam była taka sytuacja, prawda, że Tesla sobie jechała, nie widziała przeszkody i kierowca nie żyje. No ale to wiadomo. To się zdarza. Ale nie powinno tak być. Dobra. Teraz tak, co my przez ten system inteligentny, tak, już powiedzieliśmy, chcielibyśmy, żeby on zdobywał wiedzę. No bo my tak działamy. To znaczy człowiek sobie funkcjonuje, żyje sobie i uczy się. Jedni szybciej, inni wolniej, no ale każdy nabiera jakiegoś doświadczenia życiowego. I dzięki temu zakładamy, że człowiek po pewnym czasie jest mądrzejszy niż był. To zależy, znaczy oczywiście zależy od środowiska, ale no, zwykle jest lepiej przystosowany do środowiska, w którym żyje, niż na początku. No i to jest właśnie istota tego, co my rozumiemy przez inteligencję. I to oznacza, że nabył wiedzę. I teraz potrafi ją z sensem wykorzystać. Oczywiście ta wiedza może być, no wiecie, nie do końca poprawna. Być może trzeba będzie ją modyfikować, być może tam będzie trzeba coś poprawić. Ale potrafi to robić. Tak? Mówimy wtedy o tak zwanym, to się w sztucznej inteligencji nazywa się uczeniem maszynowym. Tak? Maszyny się uczą. No bo żeby tej wiedzy użyć, to najpierw ją trzeba zdobyć. No i to się nazywa uczenie maszynowe. Zaraz o tym jeszcze powiemy. Tak, no tu jest tak ogólnie powiedziane, że taki automat jest inteligentny, że zachowuje się tak jak istota inteligentna, czyli na przykład tak jak my. No jeżeli byśmy taki kryterium stosowali bardzo wprost, tak sztywno, no to by się okazało pewnie, że żaden z tych automatów to nie jest taki inteligentny, ale warto zwrócić uwagę na przykład na kolonie mrówek, na stado ptaków, na rój pszczół. To są organizmy, które same z siebie są bardzo proste. A jednak, jak patrzymy, jak one ze sobą współpracują, no to okazuje się, że to już wcale nie jest takie trywialne. Tam są wzorce, one umieją wymieniać informacje i umieją się w odpowiedni sposób zachować, w zależności od warunków środowiska. Więc ta inteligencja to może być inteligencja na przykład stadna także. Jedna mrówka sama wiele nie zrobi, ale całe
cała kolonia mrówek to już potrafi nas czasem zadziwić. Teraz tak, behawioralne, strukturalne, to znaczy właśnie albo zachowują się jak istoty inteligentne, albo system ma wygląd jak u istoty inteligentnej, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten mózg, tak? Bo no, mózg dla nas jest na razie wzorcem, który chcielibyśmy skopiować, odtworzyć. Mózg człowieka, najinteligentniejszej istoty, jaką znamy. Prawda? No i my tego na razie nie potrafimy zrobić. Dlatego, że nie potrafimy zbudować dostatecznie dużego mózgu. Potrafimy zbudować małe mózgi, które no, coś tam potrafią zrobić. Przy czym obecnie panuje przekonanie, że jeżeli zbudujemy dostatecznie skomplikowany mózg, to on będzie taki jak nasz. Czy tak jest? Nie mam zielonego pojęcia. Nikt nie ma. No ale eksperymenty trwają, tak? Są grupy badaczy, którzy próbują budować te mózgi. Im to jeszcze zajmie trochę czasu i bardzo możliwe, że w końcu się uda zbudować mózg o bardzo, bardzo, bardzo dużym stopniu skomplikowania. Niech on ma ten miliard chociaż neuronów. I zobaczymy wtedy, co się dzieje. Teraz tak, jeżeli chodzi o to zdobywanie wiedzy, to tu powiedziałem, że jest to uczenie maszynowe. No i mamy tutaj kilka takie, znaczy po pierwsze mówimy, że uczenie odbywa się na przykładach. To znaczy, żeby kogoś czegoś nauczyć, to mu trzeba pokazać trochę tego, tak? To się nazywa ogólnie rzecz biorąc uczenie przez indukcję. Nie wiem, czy tego uczą w tej chwili na matematyce w szkole, ale ogólnie rzecz biorąc jest takie tam właśnie dowodzenie przez indukcję. Czyli jeżeli coś jest prawdziwe dla takiego przypadku i dla przypadku, który z niego wynika, to dla każdego, który z tego wynika, też jest prawdziwe. No i tu jest właśnie założenie takie, że ja sobie oglądam przykłady, i te przykłady, jeżeli one dobrze reprezentują wszystkie możliwe przykłady, to ja z tych przykładów mogę wyciągnąć wiedzę, która mi się przyda ogólnie. No i tutaj mamy tak, uczenie tak zwane bez nadzoru, z nadzorem, ze wzmocnieniem i tam parę innych. Te trzy są takie najbardziej znaczące. Ze wzmocnieniem jest stosowany na przykład w grach, ale to jest teraz troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, więc to pominę. Łatwo jest wytłumaczyć, co to jest uczenie bez nadzoru i z nadzorem. Ale to zaraz dwa zdania jeszcze na temat tego właśnie, jak wiedzę wykorzystujemy. Ja powiedziałem, że są systemy ekspertowe i że powiem o tym dwa słowa, no bo od tego się właściwie zaczęło. Tak budowano kiedyś sztuczną inteligencję, to znaczy program komputerowy, który jest napisany w specjalnym języku programowania, do tego specjalnie przystosowanym. Tutaj są wymienione te języki programowania. Nawet były takie czasy, że specjalnie projektowano komputery pod te języki. To były tak zwane maszyny prologowe, maszyny lispowe. Japończycy w tym przodowali. No i budowano w tym właśnie program, który pełnił rolę systemu ekspertowego. Tutaj miał bazę wiedzy, czyli to, co udało się wyciągnąć z tych danych. Silnik wnioskujący, czyli coś, co wykorzystywało tą wiedzę do podejmowania decyzji. No i maszyna objaśniająca to jest coś, co użytkownikowi mogło wytłumaczyć, dlaczego podjąłem taką decyzję. Przy czym to było możliwe dlatego, że wiedza była w postaci czytelnej dla człowieka. Natomiast w przypadku sztucznych sieci neuronowych niestety wiedza nie jest czytelna dla człowieka. Patrzymy na to i to są liczby. Co one oznaczają? No, coś oznaczają. Są ludzie, którzy próbują jakoś tam czytać te sieci neuronowe, ale szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy to się da zrobić w sposób uniwersalny. No to jest trudne, bo to wiedza w sieci neuronowej to jest po prostu są macierze liczb. Co to ma znaczyć? Cholera wie. Dobra, w każdym razie tak, to były systemy ekspertowe, teraz to uczenie maszynowe i te wszystkie aspekty, które dzisiaj są istotne. Więc tak, zbiory danych. Skąd bierzemy dane? Skąd się da? Jeżeli mówimy o robotach, jeżeli mówimy o autonomicznych maszynach, no bo tak jak przewidywali twórcy SF, my już mamy takie roboty wokół nas, prawda? Zakładam, że ktoś ma już na przykład takiego robota odkurzającego, robot iRumba, albo jakiś tam Roborock czy coś takiego. I to jest prawdziwy robot, którego włączamy i on se sam jeździ i sprząta. Prawda? Myślę, że to mimo wszystko jest dość takie... No, jak to się mówi, impressive, tak? To robi wrażenie.
że mamy maszynę, która sama tam posprząta całe pomieszczenie, cały dom może, stara się niczego nie pominąć. Oczywiście ona jest głupia, ale jednak coś potrafi zrobić. No i co? Ona ma różne czujniki i za pomocą tych czujników dowiaduje się czegoś o świecie. Tak jak my mamy zmysły. Wzrok, słuch, węch i tak dalej, i tak dalej. To samo możemy dać naszej maszynie. Ta maszyna no stąd będzie wyciągała dane. Teraz tak, ta maszyna na ogół to nie jest taka, ona goła do nas przychodzi, ona już jest nauczona. To znaczy, że te dane wcześniej zostały uformowane w postaci zbioru uczącego. No i na tym zbiorze uczącym ona coś tam wyciągnęła i mamy tą wiedzę jakoś tam zapisaną w tym naszym procesorze, czy tam komputerze, ściśle rzecz biorąc. No i teraz tak, o tak na przykład może wyglądać zbiór danych. To jest autentyczny zbiór danych, na którym można nauczyć jakiś algorytm klasyfikujący. Tutaj mamy dwie kategorie, 0 i 1. I na podstawie tego chcielibyśmy się dowiedzieć, czy to jest 0 czy 1. Przykład jest trywialny, ale za to zbiór mogłem pokazać na jednym slajdzie. Więc tak to by wyglądało, tylko dzisiaj prawdopodobnie raczej będziemy mieli nie takie ładne napisy, tylko liczby. Dane najczęściej mają postać liczb. I tych liczb może być bardzo dużo. W sensie tysiące, setki tysięcy, to zależy oczywiście, ale no to jest dużo, dużo, naprawdę. No i tak, mamy dwa takie główne podejścia, jeżeli chodzi o uczenie. To jest uczenie z nadzorem i bez nadzoru, albo z nauczycielem i bez nauczyciela. O co chodzi? Otóż w tym zbiorze danych, właśnie, ten zbiór danych dla nauczyciela, to wygląda tak, dokładnie tak. Czyli mamy taką informację dla każdego przykładu, bo to są przykłady, przypadki, powiedzmy tak, use case. I ten przykład na końcu ma informację, na przykład do jakiej kategorii on należy. I zadaniem z tego zbioru danych, teraz chcę wyciągnąć, co łączy te atrybuty z tą kategorią. Czyli jak na podstawie tych atrybutów wnioskować o tej kategorii. Czyli my wiemy, co tam ma być i teraz chcemy, żeby maszyna się tego nauczyła. I my jesteśmy w stanie ją sprawdzić. Jeżeli oddzieli złej odpowiedzi, to mówimy źle, popraw się. No i tak, takie dane są dostarczane, prawda? No i maszyna się tego uczy. Oczywiście dużo zależy od tego, jaki jest zbiór, czy nie ma danych za mało, bo wtedy będzie niedouczony. Czy nie ma danych za dużo, bo wtedy następuje przeuczenie. No, to jest taka żmudna robota, nie ma w tym wiele odkryć, ale no, trzeba po prostu sprawdzić, jak ten zbiór danych dopasować, żeby to najlepiej działało. Natomiast jeżeli chodzi o uczenie bez nadzoru, ta druga sytuacja, to jest ciekawsza sytuacja, bo mamy zbiór danych i o tych danych my nic nie wiemy. Znaczy my nie wiemy, do jakiej kategorii one należą. My po prostu zebraliśmy te dane. I teraz my byśmy chcieli, żeby nasz automat nam powiedział, które przykłady są do siebie podobne i uformował z nich grupy. Czyli ten zbiór nie miałby tego. I nasz automat miałby popatrzeć na te przykłady i powiedzieć, aha, przykład numer tam, nie wiem, 1, 6, 8, 11, 14, to jest jedna grupa, przykłady 2 tam, 7, nie wiem, tam 10, 12, druga grupa i tak dalej, i tak dalej. To jest uczenie bez nadzoru, czyli tak zwane grupowanie pojęciowe. I ono też jest bardzo ważne, bo my często nie wiemy po prostu, co do czego należy. A chodzi po prostu o to, żeby znaleźć skupiska danych podobnych. I one są potem reprezentowane, te czerwone kropy, to się nazywa centroida. To jest taki wzorzec tej grupy. Taki najbardziej idealny przykład, który może należeć do tej grupy. Gdyby istniał taki przykład, to on by był tu. O. I on, ten przykład jakby reprezentuje całą grupę. Tu ważnym pytaniem jest, jak już dostajecie taki zbiór, to ile tych grup mamy stworzyć? I to nie jest znowu wcale trywialne pytanie. No bo ten automat, to on tam może stworzyć ile chcecie. 5, 20, 10, nie ma sprawy. Tylko żeby potem sens to miało. Dlatego człowiek na ogół musi się temu przyjrzeć. A oprócz tego mamy w miarę obiektywne miary oceny jakości grupowania. To są wzory i oczywiście nie będę tego pokazywać. Teraz tak,
Jeszcze jedna sprawa to jest heurystyka. To jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o heurystyki. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Dlaczego? Bo my bardzo często chcielibyśmy rozwiązać problem, znaleźć rozwiązanie. Metodą, byśmy powiedzieli, dokładną. To znaczy, chcemy znaleźć najlepsze rozwiązanie z możliwych. Niestety, tych rozwiązań jest tyle, że choćbyśmy wzięli wszystkie komputery, nie starczy nam czasu, żeby w sensownym czasie to znaleźć to rozwiązanie. Dlatego trzeba stosować heurystyki, czyli jakieś metody przybliżone. Tu mogę podać dobry przykład, jest tak zwany problem Comivoyagera, gdzie mamy podróżować od punktu A, tam odwiedzić ileś punktów, wrócić do tego punktu A i teraz na przykład droga, którą odbyliśmy, ma być jak najkrótsza, a jest bardzo wiele różnych możliwości. To akurat mi się przypomniało, jak tutaj jechałem, dlatego że dopóki jechałem do Gdańska było ok, a w samym Gdańsku okazało się, że gdzie nie pojadę, to zostanę tam na zawsze. I bardzo polegałem na tym Google, żeby jednak znalazł mi jakąś trasę sensowną. I to jest rzeczywisty problem, tak? Znajdowanie najkrótszej ścieżki albo znajdowanie najkrótszego cyklu, tak? I do tego niestety na ogół jest potrzebna heurystyka, bo jakbym ja to mojemu telefonowi tam zapodał, żeby on tam znalazł w Gdańsku wszystkie możliwe trasy, przeszukał i ten, to dalej bym stał i czekał, aż on mi poda odpowiedź. Tymczasem zastosował jakąś, miejmy nadzieję, skuteczną heurystykę, no chyba skuteczną, skoro tu jestem, podał rozwiązanie akceptowalne. Właśnie rozwiązanie może nie było najlepsze w 100%, ale było dość dobre. I ogólnie rzecz biorąc mamy całą masę różnych metod, które w sprytny sposób mają robić takie przeszukania i znaleźć nam coś, co jest wystarczająco dobre. No, tu jest przykład, to jest ten, ta krecha taka, to jest funkcja oceny jakości rozwiązań. My nie znamy jej postaci, a chodzi nam o coś takiego, o to. Chcemy znaleźć najlepsze rozwiązanie. No ale my nie wiemy, gdzie ono jest, więc zaczynamy tak jakby macać, próbujemy, a może tu, może tu, może tu. No i chodzi o to, żeby znaleźć właśnie taką sprytną metodę heurystyczną, która nam znajdzie to, ten punkt, bez konieczności sprawdzenia wszystkiego, bo na to nie mamy czasu. I tyle. Dobra. Teraz tak, jeżeli chodzi o sieci neuronowe, to jak już powiedziałem, one zaczęły się w latach 50. I z różnymi, po różnych perturbacjach są z nami nadal. Były te perceptrony wielowarstwowe, były sieci tam rekurencyjne, były sieci stochastyczne, a ostatnio krzyk mody to są sieci głębokie. Dlaczego? Ano dlatego, że wymyślono, bo te sieci to one dotąd były takie dosyć proste. Znaczy dotąd, 20 lat temu one były dosyć proste. W tym sensie, że było tak, wejście sieci, ileś tam tych neuronów uporządkowanych w dwóch, może trzech warstwach, wyjście, koniec. No i to tak sobie działało, no ale jak próbowano bardziej skomplikowany problem rozwiązać, to ta sieć była za mała. Udało się ten problem rozwiązać na początku XXI wieku, tylko że on był, kurczę, bo znacząco zwiększono sieć, bardzo. Ona zaczęła przypominać coś, co nazywa się rdzeniem tam korą widzenia. Znowu w mózgu człowieka. Mamy oko, które podaje nam obraz i mamy taki fragment mózgu, który odpowiada za detekcję, rozpoznawanie i segmentację. No i on to robi dosyć dobrze w tym sensie, że nie wiem, jak patrzycie sobie państwo dookoła siebie, to potraficie bez trudu rozpoznać wszystkie przedmioty, jakie tu macie, tak? W mgnieniu oka, jakbyśmy powiedzieli. No i to uczenie głębokie, to jest nasza w tej chwili taka główna droga rozwoju, no bo im się daje do rozwiązania różne ciekawe problemy. Obraz, sekwencje wideo, dźwięk i wszystkie problemy, gdzie jest dużo danych dostępnych i można tą sieć naprać. Przy czym jedna ważna rzecz. Te sieci, to można było zacząć implementować sensownie. O, dlatego, że powstały takie urządzenia. To się nazywało kiedyś tam akceleratory graficzne. Nie wiem, czy ktoś z państwa kojarzy, w latach 90. była taka firma 3DFX. Akceleratory Voodoo 2. Wiem, bo miałem oba.
No ale ona tam zginęła, kupiła ją Nvidia. No i Nvidia w pewnym momencie, znaczy tam rozwijała swoje karty graficzne, a w pewnym momencie okazało się, że te karty graficzne, to one mają taką ciekawą strukturę, że właściwie to można za ich pomocą wykonywać obliczenia nie tylko na tym obrazie, który ma być wyświetlony na ekranie, ale właściwie na dowolnych danych. I tak powstały karty, które dalej się nazywają graficznymi, a już z grafiką nie mają nic wspólnego. To znaczy, to jest ciekawostka, no, jak Państwo macie peceta w domu, to pewnie widzieliście taką kartę, tam ma tutaj takie gniazda wyjścia na monitor. I teraz ciekawe, na przykład Nvidia ma taką, miała taką rodzinę, to się nazywało Tesla. To była tak zwana architektura Turing, tak? Alan Turing, jeden z ojców między innymi sztucznej inteligencji. Otóż Nvidia, Tesla to były karty graficzne, ale bez wyjść na grafikę. Czyli montowało się to w komputerze i one były tylko do obliczeń. Żadnej grafiki tam nie było, tylko do obliczeń. No i okazało się, że właśnie na takich kartach można sobie zaimplementować skutecznie dużą sieć neuronową. Ona się dość szybko nauczy i dość szybko będzie działać. I przy okazji okazało się, że na tych kartach można też bitcoiny kopać. Dlatego jeżeli ktoś zauważył, że ceny kart w ciągu ostatnich 2 lat bardzo mocno poszły w górę, to wszystko przez nich. Więc to jest jedna rzecz, karty, ale druga rzecz, być może jeszcze istotniejsza, małe urządzenia, które też to mają potrafić. Po pierwsze, tutaj mamy tam jakiś Intel, w którym chyba w Mercury, chyba, nie pamiętam, jest coś takiego, co się nazywa Neural Engine. To jest moduł wewnątrz procesora, który ma odpowiadać za obliczenia neuronowe. Co więcej, i Nvidia, i konkurencja produkują małe już urządzenia, które też mają implementować takie głębokie sieci neuronowe. Czyli coś, co spokojnie zmieściłbym na przykład sobie w kieszeni. Prawda? Więc warto na to zwrócić uwagę. Miniaturyzacja, pomimo tego, że dochodzimy do ściany, bo to już niedługo będzie można to tak zmniejszać, ale to się zrobiło tak małe, a nadal jest bardzo potężne. Tak? No, mamy smartfony. Mój komputer w tym smartfonie jest potężniejszy niż komputery z pierwszej dekady XXI wieku, które były takimi pudełkami, prawda? Więc to się stało ostatnio i to jest super. Ale mamy też to, komputery główne. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście w ogóle o komputerach głównych. Mainframe to się nazywa. I kiedyś to było tylko to. Była taka wielka szafa, stało to sobie w laboratorium, był sobie operator, przynosiło się do niego na takich kartach perforowanych program i on to ładował. Jak pojawiły się komputery osobiste, to te maszyny tak stały się trochę mniej potrzebne. Ale okazuje się, że one dalej są produkowane. Firma IBM cały czas je robi. Właściwie tylko tym się zajmuje, oprócz superkomputerów. I teraz tak, jakie one mają znaczenie dla sztucznej inteligencji? No one mają takie znaczenie, że tylko tego typu sprzęt potrafi sobie w czasie rzeczywistym przetworzyć dane na przykład z całego świata, żeby przewidywać na bieżąco pogodę. Bo takie rzeczy na przykład robią. Oczywiście to jest drogie, tak? Jeśli, jak sprawdzałem tam w zeszłym roku, taki mały komputer, taki mały mainframe dla, powiedzmy, bezdomnych kosztuje 100 tysięcy dolarów, więc no, kogo na to stać, prawda? Natomiast, no to wiadomo, firma, czy przedsiębiorstwo, czy organizacja musi mieć zapotrzebowanie na tego typu obliczenia. I te komputery dalej są w użytku, dalej są produkowane i pewnie będą produkowane. Z drugiej strony mamy tą właśnie bardzo małą rzecz. Internet rzeczy. Czyli coś, co tak niepostrzeżenie trochę wchodzi do naszego świata. Ale właśnie, jeżeli ktoś ma odkurzacz, to bardzo możliwe, że może sterować tym odkurzaczem za pomocą smartfona. Co więcej, bardzo możliwe, że może sterować tym odkurzaczem za pomocą smartfona, będąc poza domem. No to jest właśnie internet rzeczy. Może być tak, że mamy w domu komputer, który steruje telewizorem, lodówką i mikrofalówką. I komputer się nauczy, że ja przychodzę do domu o 17 i o 17 robi mi kawę. To też jest możliwe dlatego, że każdy z tych układów ma taki mały komputer, który potrafi zadziwiająco dużo. Oczywiście znowu, no nie pogadamy z nim, prawda? I nawet piwa chyba nie przyniesie,
ale jednak dużo zwiększa wygodę automatyzacja, prawda? No i teraz trochę o tych zastosowaniach, to już niedługo trzeba kończyć, prawda? Więc parę rzeczy chciałbym powiedzieć. No tak, jak już powiedziałem, przede wszystkim w przemyśle pełno już tej sztucznej inteligencji, internet rzeczy, systemy wbudowane, to są hasła, które tam są ściśle powiązane ze sobą. No wystarczy spojrzeć na fabryki samochodów, zwłaszcza na przykład Toyoty, tak, która jest taką wzorcową fabryką, gdzie tam ludzi prawie nie ma. Wszystko wjeżdża z jednej strony, a wyjeżdża gotowy samochód z drugiej. No, może trochę przesadzam, ale niedaleko. Więc tak, samodzielne te pojazdy autonomiczne, bo o tym się bardzo dużo mówi i co jakiś czas no są wiadomości prasowe, ale zauważcie, że ostatnio tak trochę to przycichło, w tym sensie, że tak, no mamy Teslę, czyli samochód, który ewidentnie sam jeździ. Wiele firm się odgrażało, że wprowadzi te samochody. No i tak na razie różnie z tym jest. No są pewne problemy. Znaczy, jak puścimy taki samochód sobie w trasie, pojedzie, nie ma problemu. Ale jak w mieście, to już gorzej. Korki, skrzyżowania, ktoś wylezie na schodnika na jezdnię, już są kłopoty. Okazuje się, że najlepiej to działa, kiedy wszystkie samochody są autonomiczne. Wtedy się dogadają same ze sobą, bez problemu. No ale nie możemy tego tak zrobić w tej chwili. Więc nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Czy to będzie stopniowo wprowadzane, czy skokowo? Prawdopodobnie kiedyś będą te samochody autonomiczne wyłącznie jeździć, a ludzie nie będą kierować samochodami, chyba że będą chcieli. No, z odkurzaczami to już żeśmy sobie powiedzieli, to też jest pojazd autonomiczny w sumie, nie? Predator, czyli drony ogólnie rzecz biorąc. Drony też są wyposażone w tej chwili już w autopilota, któremu można zadać trasę. Co więcej, te drony bojowe, wojskowe, może niekoniecznie szturmowe, ale w ogóle wszystkie takie obserwacyjne. Jak wiadomo, pilot siedzi sobie i może za pomocą joysticka sterować, natomiast może też odłączyć się od tego urządzenia, a ono dalej lata zgodnie z przygotowanym algorytmem. Gry. Klasyczne w sensie szachy, warcaby i tak dalej. Okazuje się, że sporo gier tego typu, które wydaje się są dosyć proste, jest bardzo trudnych do opanowania przez komputer. Ale dobrym przykładem są szachy. Pewnie Państwo słyszeliście o słynnych pojedynkach Garry Kasparow Deep Blue, czyli ten oto komputer tutaj, superkomputer zbudowany przez IBM, a specjalnie po to, żeby ograć Garry'ego Kasparowa. No i faktycznie to się udało. Maszyna wygrała z człowiekiem w szachy. Z arcymistrzem szachowym. Czy to znaczy, że jest świetnym szachistą? Nie, ona po prostu bardzo szybko potrafiła przeliczać, przewidywać dostatecznie dużo ruchów, więcej niż człowiek, no bo człowiek nie potrafi aż tyle przewidywać, a komputer sobie to policzył i do widzenia. Gry komputerowe, to jest moja działka, bo ja przez 10 lat byłem dziennikarzem, pracowałem w czasopiśmie poświęconym grom komputerowym, więc trochę o tym wiem. No i mogę powiedzieć, że tak, od samego początku gry komputerowe były pomyślane jako zabawa między człowiekiem i maszyną. Więc trzeba było to zaprogramować tak, żeby człowiek miał trochę zabawy walcząc z tą maszyną. No to nie było proste, bo komputery były na przykład małe. W latach 80. no to były takie małe pudełeczka, zabawki. A gry musiały być. I tam coś się musiało dziać. No więc stosowano różne takie proste triki, żeby człowieka na przykład tam ograć. Tutaj mam taki przykład, no, gra Doom to wszyscy znają, prawda? Jak ci przeciwnicy są głupi jak cholera, ale jest ich pełno, więc jest zabawa. Podobnie tutaj mamy grę RTS, się nazywała Crash Kill and Destroy. Pamiętam, bo ją recenzowałem. I ona też na tym polegała. Gra była trudna, ale nie dlatego, że przeciwnik był inteligentny. Po prostu miał bardzo dużo wojska. I tak pchał. To trochę przypomina wojnę w Ukrainie. No i tutaj jest symulator lotu, gdzie to też jest bardzo skomplikowane, no bo to już jest pilot, myśliwca w kosmosie, musi tamten automat musi sprawiać wrażenie, że nie jest kompletnym kretynem. Prawda? Więc to też jest bardzo trudne. I na początku były proste triki, bo komputery były powolne, a teraz jak są duże, to można sobie na dużo więcej pozwolić.
te automaty mają coraz więcej inteligencji w tym jest i tych głębokich sieci neuronowych i strategii różnych typu właśnie min-max i tak dalej. Tutaj jako przykład taka gra Duna 2, pierwszy RTS chyba w historii, jako przykład wykorzystania algorytmu A z gwiazdką, to nieważne. Chodziło o to, że biorę sobie oddział i chcę, żeby się przesunął tu. I on, żeby się przesunąć, to musiał całkiem sprytnie sobie policzyć, którędy on ma iść, żeby było jak najszybciej i żeby ominąć przeszkody. Więc on to robił w czasie rzeczywistym. Tutaj tam taka trajektoria się rysowała. To już wtedy były takie sprytne rzeczy, a to było 20 tam, no 30 prawie lat temu. Przetwarzanie tekstu, no to tutaj jest dużo nowości, właśnie dzięki tym sieciom głębokim, to znaczy tutaj mamy takie sieci typu Long Short Term Memory, BERT. Ogólnie rzecz biorąc, po pierwsze, piszemy coś, popełniamy błędy, automat domyśla się, o co nam chodzi i poprawia te błędy, a wychodzi mu to lepiej lub gorzej, wiadomo, ale tu jest taka fajna rzecz, z której sam korzystam. Wchodzą mi w głowie różne książki, które chciałbym napisać, ale niestety ciągle mi coś przeszkadza, na przykład studenci. I w pewnym momencie okazało się, odkryłem, że w Wordzie można dyktować. Gadam sobie do mikrofonu, a on to zapisuje. Czyli nie popełnia błędów? Pewnie, że popełnia. No ale nawet jak popełni błędy, to ja przynajmniej już mam ten tekst napisany. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu miesiąca napisałem chyba 40 stron. Także... Brawo, Microsoft, dobrze zaimplementowane. To pewnie będzie działać jeszcze lepiej. Po polsku, właśnie po polsku. Tak, po angielsku to już potrafił jakiś czas temu. A teraz on to teraz po polsku już potrafi robić. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Tak jest. No wizja komputerowa, to już mówiłem, oczywista sprawa, bo te karty, to te sieci, te karty, to one odwzorowują tą korę widzenia, więc dzisiaj pełno mamy tych kamer przemysłowych, a tam gdzieś są te serwery, które na bieżąco próbują wykryć tych terrorystów, czy też nieprawomyślnych obywateli. Więc tutaj to jest sprawa bardzo taka, powiedzmy, kontrowersyjna trochę, no ale fakty są takie, że w monitoringu miejskim pracuje ileś tam kamer, które być może obserwuje tylko człowiek, a być może już tam jest taki moduł do analizy i wykrywania twarzy, nie wiem, zamieszek i tak dalej, kradzieży. Też można próbować takie rzeczy wykrywać. I tutaj taki ciekawy przykład z mojego podwórka, który mój doktorant robi, tylko mam nadzieję, nie wiem, czy skończy, bo to już szósty rok mu idzie. No ale tak. Mamy coś takiego, co się nazywa mechanizm zapadkowy, który jest w piaście koła rowerowego i chcemy się dowiedzieć, czy te zęby, które tu są, czy one działają dobrze, czy one się na przykład nie wytarły albo nie złamały. Puszczamy takie koło, obserwujemy sygnał audio, takie cyknięcia widać, no bo to wydaje dźwięk i próbujemy na tej podstawie dowiedzieć się, czy to działa dobrze, czy nie. A jeżeli nie, to który, czy ile zębów jest uszkodzonych i jak. To jest oczywiście lepsze, niż gdybym miał rozbierać cały rower. Prawda? Więc to jest taka diagnostyka techniczna, to się mówi. To jest w ogóle taka dziedzina, gdzie mamy dużo urządzeń, co do których nie wiemy, czy działają dobrze, czy nie, a musimy wiedzieć, ale nie możemy ich rozbierać. Więc badamy je tak z zewnątrz i chcemy się dowiedzieć, czy jest z nimi wszystko w porządku, czy nie. No to tak, jakbyśmy z psem przyszli do weterynarza. No pies też nie powie, czy mu dobrze, czy źle. I też raczej go nie rozkroimy, żeby się dowiedzieć, co jest dalej, co tam w środku jest. Dobra, jakie perspektywy? No to tutaj cała masa różnych rzeczy. No ta rzeczywistość wirtualna powoli wchodzi, tak o metaverse wszyscy słyszeli. Nie wiem, czy już ktoś próbował, ja nie, powiem szczerze, trochę się boję. No eksploracja kosmosu jest co najmniej jeden powód, dla którego warto kosmos eksplorować, czyli zasoby, złoża naturalne. A może i jacyś kosmici się trafią, nie wiadomo. Chociaż nie pamiętam, kto to powiedział, że któryś z tych znanych, że w kosmosie albo jesteśmy sami, albo nie. Obie opcje są równie przerażające. Tak, systemy wbudowane, czyli będą coraz mniejsze urządzenia, coraz potężniejsze, wpychane wszędzie, no bo one jeszcze nie wszędzie może są, ale już będą spokojnie.
No i wszystko będzie połączone w jedną globalną sieć. Tak jak kiedyś komputery, teraz urządzenia, a zaraz wszystko. No i wszyscy, no, wiecie, te wtyczki tam z tyłu, co będziemy mieli, to też będą tam. No i na końcu być może te myślące maszyny, niektórzy mówią 2040, niektórzy 2050. Ja bym czekał, aż takim entuzjastą, znaczy aż takim optymistą nie jestem. 2080 może? Zobaczymy. No i tak podsumowanie, prawda. Sztuczna inteligencja jest wśród nas. Częściej nawet niż ta naturalna chyba. To wszystko, o czym powiedziałem, jest możliwe tylko dlatego, że mamy te komputery, które są urządzeniami elektronicznymi, bo mogły być inne. Ale komputer jako urządzenie elektroniczne, cyfrowe, zbudowane na krzemie, dał nam takiego kopa rozwojowego, że to jest aż niewiarygodne. Ja zawsze myślałem, że w takim roku to będziemy na księżyc latać. Nie latamy, ale mamy taki sprzęt. No i cóż, jeszcze przed nami te niesamowite rzeczy właśnie tam, myślące maszyny, bunt tam, Terminator i takie tam pewnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. To teraz taka króciutka seria pytań. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to proszę się zgłaszać. Ja podejdę z mikrofonem. A nuż będę znał odpowiedź. Jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, to jakby jest ta opcja taka, która wydaje się taka dosyć nieciekawa, że te maszyny, mając dostęp do internetu, no będą łykać wszystkie dane. No i tam ludzie różne rzeczy pokazują, robią, mają różne motywacje, lubią sobie szkodzić i tak dalej. Jakby co może się z tym stać? No tu są dwa problemy. Bardzo, bardzo poważną sprawę pan tutaj podniósł, bo po pierwsze, jeżeli mamy ogromną ilość danych i nie wiadomo po pierwsze, które dane są istotne, to prawdopodobnie, jeżeli maszyna sama miałaby w tym grzebać, to się nauczy jakichś kompletnych bzdur. To jest pierwsza sprawa, czyli ta wiedza będzie bezużyteczna. Po drugie, i to jest trochę gorsze, bo niedziałająca maszyna, no to trudno, nie działa. No ale może być tak, to jest ta sprawa, jak tam tego chatbota uruchomiono, chyba Microsoft go uruchomił, żeby tam się nauczył, rozmawiając z ludźmi, nauczył się czegoś od nas i został faszystą. Tak to może wyglądać, to znaczy, ale to, ja nie wiem, powiem szczerze, nie wiem, czy to jest problem akurat ze sztuczną inteligencją, czy to nie jest bardziej problem z nami. No bo ciągoty do prostych rozwiązań ze strony silnych przywódców i tak dalej są wszędzie. Więc czemu mielibyśmy się dziwić, że maszyna, którą my stworzyliśmy na trochę swoje podobieństwo, zachowuje się podobnie? Oczywiście jest to bardzo poważny problem, oczywiście ktoś powinien to nadzorować i to bardzo, bardzo dokładnie, bo powstanie nam taki potworek, który będzie bezwzględny, porąbany i będzie go trudno zarąbać. To ja od razu pociągnę temat chatbotów. Jakiś czas temu czytałem, że Google z kolei miał też chatbota, który no, jakby... Była dyskusja na temat tego, czy ta sztuczna inteligencja osiągnęła faktycznie autonomię, więc czy mógłby pan trochę ten temat przybliżyć, bo przyznam szczerze, że trochę czytałem, ale nie jasne. Do końca... No. Tak, w ogóle zabawa z chatbotami to jest sięgnięcie do prawie początku sztucznej inteligencji, no bo mówimy o tym, co Alan Turing zaproponował, czyli test Turinga. I on zaproponował taki test, który polega na tym, że jeżeli człowiek sobie rozmawia z czymś przez ścianę i w wyniku tej rozmowy uważa, że rozmawia z człowiekiem, to mamy do czynienia z autonomiczną, samoświadomą maszyną. Więc uważa się, że jeżeli maszyna przechodzi test Turinga, no to jest samoświadoma. Znaczy tak uważano, ale z tymi chatbotami to wyszło tak, że stworzono tam różne, Cleverbot, tam no, jest parę tych takich chatbotów słynnych, które
przeszły test Turinga. I to wyglądało tak, że tam taki chatbot był puszczony na żywioł i internetowi użytkownicy rozmawiali z nim, no i potem mieli stwierdzić, czy rozmawiali z maszyną, czy z człowiekiem. No i tam powiedzmy 70% ludzi dało się nabrać. No tak, okej, powiedzmy, że przeszedł test Turinga, ale to wcale nie znaczy, że to jest samoświadoma maszyna, bo ona po prostu przetwarza łańcuchy znakowe, co to John Searle też kontrował test Turinga paradoksem chińskiego pokoju. Chodziło o to, że ja, nie znając języka chińskiego, mogę bardzo dobrze prowadzić konwersację z Chińczykiem, znając tylko zasady składni i słownik. I obserwując, jakie symbole on mi generuje, to ja mogę mu generować symbole, które mają sens, tylko nie mam pojęcia, o co chodzi. I to zresztą wykazano, że tak powiem, to w praktyce, bo był zaraz, któryś to był teleturniej, jakiś, gdzie trzeba, nie wiem, czy to nie było wabank, chyba po francusku, który wygrał człowiek, który nie znał francuskiego. On po prostu znał słowa po francusku, ale nie rozumiał, co one znaczą, natomiast walił nimi tak. Bardzo dobrze mu poszło. Więc wydaje się, że to, że chatbot umie rozmawiać, znaczy umie oszukać pewną grupę ludzi, to wcale nie oznacza, że on jest samoświadomy. Zresztą no, my wiemy, że nie jest samoświadomy. Natomiast to być może wymaga pewnych modyfikacji dla testu Turinga. Ale jest jedna ważna rzecz. Przypuśćmy, że ten chatbot jest świadomy. Skąd my będziemy to wiedzieć? No tak, to jest naprawdę dość poważny problem i chyba trudny na razie dla nas do w ogóle ogarnięcia. Bo to jest tak, jak mamy to pudełko i w środku być może siedzi ta dusza, samoświadomość, ale my nie możemy do tego pudełka zajrzeć. My tylko gadamy i to pudełko nam odpowiada. Może to jest, kurde, pralka, a może tu jest właśnie nowa istota, która faktycznie boi się śmierci. No na razie jeszcze nie mamy pomysłu, co z tym zrobić. Znaczy nie mam wątpliwości, że są już rozważania na ten temat prowadzone, ale chyba jeszcze bardziej na poziomie filozoficznym niż technicznym, bo po prostu nie mamy narzędzi, żeby to złapać. Dziękuję serdecznie.